Różańca. Wróciłem z cmentarza, bo był różaniec, była msza za zmarłych, a teraz nie pora na tańce, ale dobre słowo. Dlaczego Anna, kiedy jest tyle pięknych jeszcze innych imion i może ktoś czuć się poszkodowany, jak wszystkie panie, które nie mają na imię Anna? Dlatego, że od wielu wieków to miejsce było miejscem kultu świętej Anny. Przed tym kościołem, przed bazyliką murowaną z 1738 roku fundacji księcia Pawła Sanguszki był kościół drewniany, który też nosił tytuł świętej Anny. Wcześniej inne kościoły, inne tytuły. Ale od wieków to imię Anna przewija się przez miejsce Lubartów i dlatego ze względu na tę jedną świątynię, to jedno imię jest wyróżniane i stąd annowanie. Anna to kobieta, która jest bardzo pracowita, kobieta, która jest zatroskana o swoje gniazdo rodzinne i zastanawia się, co jeszcze więcej mogłaby uczynić dla swoich bliskich w domu i tych, którzy odwiedzają ten dom. Myślę, że takie Anny są wszystkie, także współczesne, nie tylko ta babcia Pana Jezusa. Jeśli mowa o życzeniach, życzę Wam, abyście były szanowane nie tylko raz w roku, a najpiękniejszy dyplom Wy same swoim życiem wypisałyście, wypisujecie swoją pracą, pracowitością, dobrocią, życzliwością, taka jaka może być Ania, Anna, Hanna i pochodne. Wszystkim, które noszą to szlachetne imię, życzę zdrowia i do stówki bez remontu.